Siemaneczko, ja jestem Pepper Ten Games. Witam Was na gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie zaczynać dzień od mieszania paszałozu. Dzisiaj będziemy sobie mieszać paszy od pierwszy obóz w naszym gospodarstwie, w sensie z tym nowego nabytku. Jest tak w pełni na odcinku, można powiedzieć. Więc co, no lecimy. Siano przywiązłem sobie już z drugiego gospodarstwa. Chyba żyć kulek na kanadzie. Bo nie chcę też tam magazynować tutaj, nie będą mówić tego siana. No i co, no trzeba, no przepraszam bardzo, ja muszę chyba iść odpalić paszowóz, to nie? Żeby się po prostu tu kręciło, nie wszystko jak trzeba. Oczywiście kejsik, no najbardziej pasuje mi tylko ten paszowóz. Więc lecimy, dobra, cyk. Chyba się dobrze ucelować, bo ja troszeczkę tak troszeczkę chyba źle usiadłem. Więc muszę troszeczkę się ogarnąć, dobrze? Więc tak. Cyk, cyk, cyku, cyk. No i w dupę mik. O, poszło się, wszystko się. Bardzo źle zrobiłem. Niepotrzebnie chciałem wziąć z tyłu, wyładować. Ale ten paszowóz. Ale to nic, dobra. Jakoś to się zaraz ogarnie. Ale słychać. Pik. Tylko się zaraz ogarnie, zaraz będzie wszystko git. Tyk. Nie ma co się tam, nie ma co panikować. Niestety case musi naprawdę do bez dużych robotach chodzić, żeby to jakoś ogarnąć. Ale myślę, że niedobrze. To jest takie oficjalne rozpoczęcie tego. Czekajcie, miesza tam. Miesza. Troszeczkę ciężko mam, bo to jest i trochę inaczej niż to był wcześniej. Bo teraz jest poziomy, w sensie był pionu, że wie, prawdopodobnie. Nie, pobawcie mnie. Wiadomo, ślim, ostatnio ślimak był po prostu, powiedzieć, u górze się był, a teraz jest właśnie tak. Poziomy chyba, poziomy, no nie wiem jak powiedzieć. Nie znam się aż tak. O, paszowozu jeszcze. W zniciu realnym nie miałem, nie będę miał. No ale... Nie szło to. Ważne, żeby wszystko było dobrze. Zrobione, wszystko ładnie umieszane. Wszystko, żeby banglało jak trzeba. Do czysta sobie, można przepchnąć elegancko. Bo powiem szczerze, że ta troszeczkę już taki szonka, no... No jest od kiedy? Jest marzec, od końcówki października, co chyba tak powiedza. Więc no... Powiem szczerze, w tym roku na pewno nie zbraknie mi tej paszy w końcu. To będzie tak, ile? Bo to jest 17 metrów sześciennych, czyli 11,5 tony gdzieś muszę mniej więcej wsypać sobie właśnie kukurydzy. Siano kiszonka mi się skończyła, więc stopiło się na kiszonkę, będę pewnie robił w późniejszym czasie. Nie, czy ja pitolę coś. Tam jeszcze się ciągle, przepraszam, tam jest. Ale dobra, teraz żeby was tutaj może nie zanudzać. Tak sobie może zrobimy, chociaż... nie, dobra. Zróbmy tak, jak to powinno w zasadzie być. Ma życie rany, powinno być siano kiszonka, siano... W sumie nie powinno być, tylko siano kiszonka, kukurydza i... A ty się może powiedzieć, że to jest cała taka oprawa, tak to powiem. Dobra, powiedzmy sobie tu wyrzućmy... Na 11 belek. Bo to tak będę musiał fest dobrze pomieszać tego terenu, bo ja jestem teraz na razie to daleko do końca tutaj do ogarnięcia. No matko, muszę odjechać trochę inaczej teraz, kuźdź, chyba tak trochę wszystko tak sobie lipnie tu zrobiłem. Tak powiem szczerze, odcinam szybko, bo jak widzicie, no jest czwartek, dzień wszystkim świętymi i tak chciałem jeszcze nagrać dzisiaj jeszcze jeden odcinek, ale wątpię, że to się uda, więc tu trzeba nie nagrać na następny dzień. I tak to wszystkie święte u mnie będą przebiegały, że wieczorem trzeba usiąść i nagrać sobie jeszcze po prostu odcinek, tak jak to życie. Się nie na dużo ogarniać wszystkiego, ale myślę, że jutro raczej już będziemy się jutro będziemy się raczej widzieć już w kwietniu, tak mi się zdaje, na kwietniu. Czekajcie, zobaczmy teraz, czy
wszystko już jest dobrze, czy wręcz przeciwnie. Czekajcie, ja sobie muszę coś... Czy ogarnąć sobie klawiaturkę na zewnątrz. Mi teraz strasznie przeszkadza ten... Tutaj... mieć więcej podgląd. Ile to było? Już na 17 ton, dobra. Tu później chciałem wyjść, tu. No i dobra, teraz tyk. Lecimy. Nie, chyba jest lewa, prawa strona, więc musimy sobie stać na lewą. No patrzcie, my tak trochę odcinek na szybko, no ale mówię, chcę nagrać. No to trzeba zrealizować. W pietniu ciekawki, jałówki małe przyjdą, jałuszki. Tutaj. Będą wstawione. Ale to padło podobnie posianach, żeby po prostu wiedzieć, ile tej waszy tutaj będzie można im tutaj ogarnąć. No bo jakby nie było. Czekajcie, nie przestawione jest. To takie jest pięknie śliczne, że to jest naprawdę szok. Teraz tak, ja chcę sobie powoli TMR puścić. Te 2-3 na godzinę, żeby to leciało. Do końca ściany dojdę. Wątpię. To patrzcie, powinno gdzieś tam jechać 1 na godzinę. Ciężko pewnie będzie mi tu wymierzać. Ale to lecimy to tej oborze, jeszcze tak byki. Jeszcze mamy krowy, więc trochę tej roboty tutaj mamy. A tutaj naprawdę taki paszowóz to chyba 6 muszę wymieszać. No, 5. 5 paszowozów to widzicie. 5 razy 7 to 35, 5 razy 1, no 5 paszowozów. 5 takich paszowozów muszę umieszać tutaj na te małe sztuki tutaj. Więc tutaj to jest tak przyzdrowo, bo powiem szczerze, no ale nic o to człowiek nie poradzi. Sobie może, jak się to ładowuje powoli, ja sobie jeszcze zacofnę i po prostu wsiadę jeszcze raz. No paszowóz nie jest jakiś tutaj szybki w wyrzucaniu tego. Ale słuchajcie, lepiej tak się trochę pokręcić, pobawić, niż później się nam tu martwić. Na jakąś to się zamęczę, ma radę. Słuchajcie, to i tak jest lepiej niż mam 8 paszowozów zrobić dziennie, znaczy na miesiąc. Wiadomo, śmigali tam na tym miesiącach, znaczy dniach w miesiącu, to może by było trochę inaczej. Ale żegamy na jednym miesiącu w tej grze, trochę jeszcze inaczej. Może kiedyś inna sesja będzie tak zrobiona, że będzie typowo każdy dzień zrobiony. Wtedy będziemy mogli bawić się z tym. O, chyba zawadziłem tam. No zaraz trzeba chyba rzeczywiście bałeczek załączyć. Bo prawie go włączyłem. No to jest pionowy. Tak, poziomy tam tu jest. Tutaj jeszcze trzeba jeszcze jedno dać tutaj. No tak, lecimy sobie na przykład posiadaną kieszonkę z berki. Sobie weźmiemy, ogarniemy. Ułożymy siana. Bo siano jest po tej stronie. I będzie git. Mi się zdaje. To już odjebałem manianę, bo coś mi tutaj nie chce zbytnio. Wyszło krokodyl, to jest funkcjonować. Tyk, no dobra, wybaczcie, że tak jakoś to dziwnie wygląda, bo to dziwnie wygląda, patrzcie. O kurde, nalewituje teraz. No nie wiem, co się to odwala z tym. Tak nie powinno być. O! Tyk. Tak jest, tak troszeczkę człowiek chce na siłę zrobić odcinek, żeby był. No nie ma co szukiwać. Trochę jest nie to zapracowane. Ogólnie chciałem zrobić się offsa, ale chyba powiedziałem, tak spomyślałem, że jednak tego offsa nie będę wam pokazywał na odcinku, no bo też to już tych się, bo byśmy mieli przesyt. Więc stwierdziłem, że obie sobie za siebie poza odcinkiem. Sobie tutaj. I będę chciał sobie ogarnąć tym, a mogę folię osiąść, fajnie. I obie sobie za siebie poza naganiami. Wtedy będę miał git. Dobra, czekajcie, ja sobie spróbuję wziąć sobie dwie kulki, żebym później to 20 razy nie jeździł. Bo tu trochę tego jeżdżenia i tak jeszcze będę miał mimo wszystko. I powiem szczerze, no ładowarka na plus. Zajebisty,
że ona ma tą funkcję taką, że mogę sobie wziąć już krokodylem tak beleczki, jak sobie chcę i mam tu to elegancko załadowane do zaraz. Więc tu mi no podpasowało, powiem szczerze, no warta była odwaga zakupu. Naprawdę. Pyk. O, teraz sobie zamkniemy. Ciemy sobie tak. I sobie dogonimy w ten sposób. Pyk. Dobra. I on nie jest taki odcinek, jakbym chciał. To nie ukrywam. Nagle przepraszam w pewnym sensie tutaj za taki odcinek. No ale no taki odcinek też nie zbywa, trzeba zrobić. Że no nie ma tutaj gadania pomysłu. No odcinek, no bo nie mam. Nie mam co powiedzieć, nie mam co tak zbytnio kombinować. Co jest? A, fajnie. Więc no co, lecimy, mieszamy te mery i będzie lalka. Tylko tyle mogę powiedzieć. Kurwa, C mam tutaj tego. Kukurydzę, wysłodki, coś bym tutaj chciałbym mieć. Nie wiem, czy tego innego właśnie tego moda nie rzucę tutaj. Może, że wysłodki to bym kurwa chciał, z przeproszeniem, mieć, bo wysłodki byłoby coś pięknego tutaj na tym gospodarstwie. Sprawdzę, czy takie coś będzie. Kurwa, co jest? Tutaj mi nie działa, jak bym chciał. Ciekawica, szybko przekręcałem, coś mi się pokićkało. Dobra, teraz tak, kupuję za następna, cyk. Jeszcze to też powinna jedna łyżka wejść. Tak, jeszcze nam łyżka powinna wejść. Zastanawiam się, jak będę tam dawał w tej długiej obłoże. To w zasadzie robiłem, wiecie jak? Ja nie wjeżdżałem. Trochę dość głupiego robota. Tam jest trochę za wąsko, żeby tam coś ogarnąć, a paszowozem tamtym było. To jest trochę szerszy. Więc jestem ciekaw, czy tutaj muszę tak samo robić. Bo troszeczkę, kreszczą szerszy może nie jest koniecznie, ale trochę dłuższy, więc tu może będzie trochę inaczej. O, patrzcie, tak idealnie mam wyliczony tutaj rydze i to wszystko. Dobra, to jest tak, trzeba zamknąć. A dobra, tutaj patrząc, powinien mieć teraz ogarnięty temat. Czekajcie, muszę poprawić tą kierownicę, bo jebne to wszystko. Tak. Nie dokręciłem. Zajebiście tym. Jestem ciekaw, czy bym się tak właśnie zrobić. Jak podejrzewam. Może i nie, może i się wjedzie. Zobaczymy. Teraz to trzeba trochę cofnąć. Czy uda mi się to zrobić tak, jak to kiedyś się robiło? Czy będzie trzeba jednak trochę tu pokombinować? Bo tutaj szczerze nie sprawdzałem, bo ta obora i tak jest szczerze do zbiórki, bo ta obora będzie zmieniana. No i właśnie to mnie zastanawiało, czy to zjadę. Powinno wjechać, w sumie tak teraz patrzę, tylko troszeczkę się przestawić bardziej, bo wiecie, jak robiłem zawsze, wjeżdżałem, tutaj sobie wysypywałem i po prostu sobie to łopatą wszystko tutaj ten paszowóz rozdawałem. Zobaczmy, czy teraz wjadę chyba. No kurwa, coś to nie jest jakiś tutaj. Pyk, czekajcie. Nie, czyli jednak jest to to, co ja muszę właśnie zrobić, czyli wsypać po prostu to przy boku. No i tyle w temacie. No nie ma co się oszukiwać. Nie jest to precyzyjnie dopracowane, ale obora będzie ta niwelowana, będzie stawiana na jakieś 80 sztuk. Właśnie z przeznaczeniem na właśnie krowy mlecz, tak samo, tylko już trochę nowszej, to powiedzieć, budownictwie. Teraz tak, żebym ja się to jakoś wyłamał, czy to się uda? Jak zrobić? No tak trzeba zrobić po prostu. Więc musicie przymknąć oko. No słuchajcie, no trzeba sobie jakoś kurna radzić, no jakby nie było. Bo ja teraz znam chłopaka, przepraszam, pana. Ojca do mojego znajomego, który miał właśnie tak wykute ściany w tokach, dosłownie w tokach, że po prostu tylko brał i przeganiał sobie łopatę, co nie całe koleto,
i Pasha Augustin, to już było w 2012-2011 roku, jakoś tak miał wtedy wyglądać, że to już tak sobie zdawało, nie? Że po prostu sobie chodził do patą i sobie to przeganiał. Powiem szczerze, no fajny efekt, no tylko że taka lepsza troszeczkę szopa niż ta. Taka coś mógł sobie po prostu pozwolić na to. A po prostu tak ta obłoka też mi trochę daźni, no bo patrzcie, no kawy chodzą 10 sekund na chcą. Też to nie jest ładne, to nie jest takie jakieś bitnie piękne, jak to wygląda. Więc tutaj będę chciał po prostu ją zniwelować, postawić coś innego, bo wiadomo, to nie się wiązało z kosztami. Ale tak, no panele trzeba gdzieś przenieść indziej. Ewentualnie będę starał się postawić, robić taki steraż, pytać się, czy po prostu taki steraż będzie można zrobić. Postawię się panele na stelażu. Wiatę oczywiście się nie zmanuje, bo wiatę mogę sobie przewiesić, bo to ona jest tylko po prostu wystawiana na takim, wyjdzie na konstrukcji, więc konstrukcję w każdym momencie sobie mogę wziąć, bo ona nie była oczywiście, nie była betonowana, tylko była wkopywana. Więc tak sobie powoli myślałem właśnie nad tym, żeby jak co do czego nie odwalić lipy, nie betonować, tylko po prostu ją wkopać. A że ona tam jest kopana na 1,30 m bodajże, to ona zapewne właściwie trzyma, czy wytrzymuje, tak? Więc tak to proszę Państwa jest. Dobra, teraz tak, trzeba wziąć tak. Pyk. Nie no, ale prześwit podmiotego przodu ciągnika to jest naprawdę rewelacja. Ach, ja dobrze mam. Pewnie, że tam teraz widać nieco dawać. Jak dawać? Pyk. Teraz tak. Namieszamy, chyba pojedziemy do byków. Tak. Byków. Sobie byków namieszamy. Termerka i będzie naleczka. Dobra, cyk. Tak, ładowaka. Dwa sezony temu powinna być. Patrzę teraz, jak ona mi ładowała dupsko pod tym względem. Naprawdę ja jestem w ciężkim szoku. Ja tyle czasu mogę bez tej ładowarki działać. Takie wiecie oczywiście, no bo mniejsza była na gospodarstwie. A taką większą, no to naprawdę jest rewelka. Cyk. Teraz tak belkę sobie weźmiemy. Pleczkę. Uda mi się tamtą wyciągnąć. Chciałbym ją wyciągnąć, ale czy to wyjdzie? No nie wyjdzie. Chyba. No ty kutwo, jedna. A, czekać, może ze mną już. Dobra. No i co? O Jezu, nie tu. Co zrobimy? Po prostu wiedział, że jak. Jeszcze tak widzę, że waliłem trochę akcji tu za mocno. Bo na tego co powinno być, ale dobra. Bierzemy sobie tak. Włożymy. Rzucimy beleczkę. Na etap podjedziemy, rozepniemy ją. Co tam się brali? Niech to będzie to pole, gdzieś tam się później weźmie i odda do utylizacji. Ej, nawet tak można sobie wziąć. Cyk. 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 No i co, niech się to miesza. Nasypiemy jeszcze z 2-3 łyczki, podobno mnie. Takiego będzie. 2-3 łyżki i będzie git. Pyk, cofamy. Cofamy, cofamy i będzie git. Pyk. Wiadomo, tu pasowałby naprawdę wycinak pod to. Żeby tą pyzmę lepiej nabierać. Teraz patrząc, jak biorę tyle paszowozów dziennie w zasadzie, to
tu się zdaje, że i tak jest już dobrze. Czekajcie, bo ja tak patrzę, że... O tak, dwa krokodyle... kukurydzy. Belka... siana belka, ten kiszonki i mamy pięknego paszowoza. Umięszonego, tak to powiem, kolokwialnie. Tylko sobie na owiec najadę, przepraszam. I to wszystko. Ogólnie sobie rzutnik, miałem się jeszcze obłędnie trochę rzucić. Bo mam jeden kawałek do nabijenia. Ale obłędnie sobie rozjedzę. Go wyczyszczę już. No bo teraz, że już będzie dopiero ruszany. Też w sumie na miesiąc będzie ruszany niespełny. Więc tutaj trzeba trochę pomyśleć. I teraz tak. Bierzemy tak. Troszeczkę wiem, że to będzie nierealny. Ale muszę to zrobić na ten sposób, z tego względu, że chcę wziąć naścielić. Byką. Naścielić byką, niech sobie już mają. To nie wiem, czy mają jeszcze tej słomy, czy nie mają, ale lepiej już to naścielić. Jedna belka siana, słomy, trzeba musi iść do tamtej obory, tej mniejszej. No patrzcie, jak taka wygląda, już trochę dodaje, nie? To sobie muszę ogarnąć po prostu teraz. No co? Powoli wysypuję, a ja was żegnam w dzisiejszym odcinku, więc jeśli oczniemu się spodobać, ciepłego rekomendacji, linki za oglądanie, idźmy się z jednego odcinka, na razie, cześć.